Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Na planie miasta narysowanym w skali od 1 do 20 tysięcy park jest prostokątem o bokach 2 na 5. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię. Czyli mamy taką sytuację. Jest sobie prostokąt na planie miasta o wymiarach 2 na 5 cm. Ponieważ znamy skalę, skala to jest 1 do 20 tysięcy, czyli 1 cm na planie odpowiada nam 20 tysiącom centymetrów w rzeczywistości. Czyli tak naprawdę w rzeczywistości ta nasza działka ma 2 razy 20 tysięcy, czyli 40 tysięcy centymetrów szerokości na 5 razy 20, czyli na 100 tysięcy centymetrów długości. Tutaj zobaczmy, że wyniki są w metrach. Teraz tak, żeby przejść z centymetrów na metry, trzeba zabrać 2 zera, czyli to jest 400 metrów. Tutaj zabieramy 2 zera, czyli mamy 1000 metrów. Czyli mamy 400 razy 1000 metrów kwadratowych. Już te jednostki poprawne wprowadziłem. 400 razy 1000, czyli zera się dodają. Mamy 4 i 5 zer. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli to będzie 400 tysięcy metrów kwadratowych. Odpowiedź D.